Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jestem troszkę chory, mogę mówić lekko przez nos i może być leciutki spadek energii, ale to dlatego, że po prostu rozkłada mnie choroba, więc życzcie mi zdrowia, widzowie, żeby wróciło do zdrowia, żebym był po prostu na pełnych obrotach detektywem na Palionowie, bo jest co, prawda, tutaj detektywować, że tak to ujmę. Byłem dzisiaj na odcinku u Paliona razem z nim właśnie w świątyni i udało nam się po raz pierwszy do tej świątyni wejść, co jest w ogóle niesamowite, że udało nam się coś takiego zrobić. No i odkryliśmy w końcu, co jest w tej świątyni i szukaliśmy sposobu na to, jak odpalić, znaczy nie odpalić dokładnie ten portal, który tam jest, tylko po prostu na rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby ten portal odpalić, ponieważ z książki, którą dostaliśmy od Steve'a, to jest o dokładnie ta książka, przypomnę wam ją. Cześć, tu Steve, jeśli to czytacie, to znaczy, że mnie nie ma na Palionowie, jest jednak sposób na to, byśmy mogli się spotkać, ale jest to niebezpieczne. Herobrine nie jest w pełni sił, ale może być, gdy otworzy przejście między światami, dlatego koniecznie musicie znaleźć części otwierające to przejście. Nie wiem, jak to wygląda, wiem tylko, że nie macie dużo czasu, przejście otwiera się w świątyni Herobrine'a, idźcie tam tylko za dnia, nocą nie zbliżajcie się do tego miejsca, powodzenia. Więc musimy znaleźć jakieś części, które odpalą właśnie ten portal, tylko my totalnie nie wiemy, jakie to są części i totalnie nie wiemy, gdzie ich mamy szukać, ale tak myślałem nad tym, no zwiedziłem z Pawłem tak naprawdę prawie całą tą świątynię, ale nie sprawdziliśmy kilku najważniejszych miejsc i są to miejsca podziemne, tam gdzie już wcześniej byłem, tam gdzie mnie w sumie Herobrine tak jakby przypadkowo wysłał, tam gdzie po prostu wpadłem, byłem tam drugi raz z Palionem, ale nigdzie nie widziałem tam żadnych rzeczy, które by nam mogły powiedzieć właśnie o tych kryształach, a w sumie może tam coś się kryć, może tam się coś zmieniło, więc dzisiaj sobie to koniecznie sprawdzimy. No i co, muszę zajść po Pawła jakoś za chwilę, kurczę, tylko ja się przygotuję jeszcze na tą moją wyprawę. Czy ja coś potrzebuję ze sobą zabrać? Wydaje mi się, że chyba nie potrzebuję nic. Mam fajerwerki, to nie potrzebuję. Jedzenie mam ze sobą, łóżka mamy. Dobra, wezmę tą zbroję w sumie. Zbroja się nam może przydać, no bo jednak nie wiadomo, co nas tam spotka, więc załóżmy sobie całą zbroję, podmienimy sobie tak. Zostawię ten mój kask. Ten mój kask jest mi niepotrzebny. Ten, prawda, żółwi. Dobra, lecimy po Pawła i lecimy zobaczyć, co tam się kryje i czy uda nam się znaleźć coś, czego wcześniej nie udało nam się znaleźć. Dobra, jestem pod domem Paliona i uwaga, pukam mu do drzwi. Puk, puk, puk. A, wchodzę do środka jak do siebie. Dzień dobry. To ja, detektyw Toast. Pozdrawiam. Puk, puk, puk. Jaka reakcja. Puk, puk, puk. Dzień dobry. Dobra, nie, jeszcze jakieś newsy, bo stary, pomyślałem sobie, jak wracaliśmy przed chwilą właśnie, że nie sprawdziliśmy jednej bardzo... Skąd ty masz tyle zgniłego mięsa? Obrzydliwe. Właśnie, bo nie strasznie śmierdziało. Dokładnie, tak, aż czułem. Nie sprawdziliśmy jednego bardzo, ale to bardzo ważnego miejsca w tej świątyni i są to te podziemia, w których też zresztą wcześniej z tobą byłem, więc korzystając z tego, że jest dzień, stary... Ogień tam, nie ma co zwlekać. Można, jak jest dzień, tak, można. I chyba dopiero wstaje dzień, tak mi się wydaje. Czekaj, tak, tak, wstaje dzień, więc możemy tam polecieć znowu i zobaczyć, co tam się kryje. Dobra, stary, kto zrobił mi tutaj taki syf? Jak myślisz? No, jest to, nie wiem, chyba jego nazwa zaczyna się na by, a kończy na zyku. Yeti, Palionka i Bzyku. No, dobra, święta trójca, okej, rozumiem. Dobra, to było do przewidzenia. Dobra, słuchaj, dolećmy tam i sprawdźmy te podziemia. Jestem mega ciekaw, czy tam coś będzie ciekawego i czy dowiemy się tam, czego... Kurczę, ta świątynia. Zawsze jak go widzę, to takie dreszcze mnie przechodzą. Tak, kurczę, ogromna. Ja nie, a co jakbyśmy ją wysadzili po prostu? Wiesz co, jakbyśmy ją wysadzili, to myślę, że żebyśmy się nigdy Steve'a nie zobaczyli. Widziałeś, że tu są skiny w ogóle nasze? Że tu je Herobrine przeniósł? Gdzie? Tu. A, tam, tak, na lewo. Tak, to już dawno, no. Kurczę, to jest niesamowite, ja tego nie widziałem. Zabrać. Dobra, słuchaj, możemy lecieć tutaj w dół, no, że tak powiem, arrivederci, jeżeli papa mu lepak te selewi, prawda? O! Czemu ty wpadłeś, a ja nie? Dobra, jeszcze raz ja. Dobra, zadziałało, spadłem na dół, dobra, lecę. Ogień. Nie, da, po prostu czułem, że nie można ufać takim jak ty. Dobra, miałem wodę, ale okej, jest git. Dobra, przejdźmy dalej, musimy teraz przejść cały ten, o nie, dobra, ściągnij elytrę, nie? No, chillera. Dobra, tu. Ty, nie mów, że na jednym to zrobimy. Nie! Nie! Ostatnio byłem tu z Bzykiem i Dave'em, obydwoje wpadli na samym początku, nie mogłem. Co ty mówisz? A ja tak teraz poczułem bluesa, jak zobaczyłem, jak ty tu kroczysz. Możemy jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz, a co? No nie wierzę w to, że my drugi raz lecimy to. Dobra, tu. Ale ogień, jeszcze raz, jest dobrze. Dobra, tu. Proste, no. Ty, mega prosty parkour, stary, ja się go tak bałem, jak ja to wcześniej byłem, nie? Co ty gadasz? A teraz tak sobie myślę, kurczę, w sumie to jest. Tak, nie można, nie, ktoś się stresuje, to czekaj, gdzie tu się szło? Tu? Czekaj, tu. Nie. There. A tam, dobra. Dobra, no, tak słyszałem właśnie, że tu będziesz impościł mi tu.
Ale co, stop! Ej! Co? Zaczekaj tu, zaczekaj tu. Podpalisz mnie, jestem pewien. Nie o to chodzi, zaczekaj. Wyrzucisz mnie do tej lawy, Tu. No. Czekaj tam, bo ja muszę zobaczyć, czy nie ma żadnych złych... Czekaj tam. Czyli, bo ja nie wiem, czy tam nie ma żadnych złych... Dobra, to sprawdź. Ludzi, nie? Czekaj tam, ale zaczekaj. Czekam. Ale zaczekaj tam. Co ty robisz? Dobra, dawaj. Idę. Jaki Jaki mi zrobił troll, ty, że będę w kółko chodził. Kurde, popłakałem się, czekaj. Tak mnie rozbawił ten żart, naprawdę. O, coś pięknego, dobra. Bardzo fajne, podobało mi się. To w sumie dobrze wiedzieć, że da się tak inaczej to przejść, nie? I elegancko, czekaj, to było chyba tu. Jak mi się wydaje, dobra, tu jest dobrze, mamy to, co potrzebujemy, dobra, tutaj. I teraz tak, czy w skrzynkach coś się pojawiło nowego? O kurde, jak się ciebie wystraszyłem. Stary, co? No po prostu odwróciłem się i tak mi w ekran wbiegłeś po prostu. I Coraz tak, się dziwne. Ej, tu jest książka jakaś. Boisz się kolegi. Nie każdy jest godny wejścia do świątyni Herbenia. A, to już czytałem, dobra, to jest, to było już wcześniej. W takim razie, czyli tutaj się nic nie zmieniło. Tak, możesz tam włożyć się z powrotem. Dobra, tu zobaczymy jakby... Ja ci coś pokażę, bo ty mnie nie widziałeś. No? Właśnie to. Ale to już widziałeś. Mi się wydaje, że to jest fake, bo tak było z palionką, nie? No tak, ale palionka wtedy była w zagrożeniu i teraz Steve jest w zagrożeniu. I za każdym razem, jak to się zmienia na jakiś kolor, to ja tak w sumie dochodzę do wniosku, że to jest chyba tak, że jakby tutaj Herobrine sobie robi takie oznaczenie, kto w danym momencie jest zagrożony, że tak ujmę, nie? Albo zagrożony, no. To jest bardziej pewne. Że może niekoniecznie śmierć, tylko że zagrożenie, nie? I właśnie Steve jest teraz w tym jakimś innym wymiarze. No dobrze, że tylko on jest w sumie ten czerwony, że reszta nie, ale to trzeba uważać. Dobra, wyjdźmy stąd, tutaj nic nie ma chyba. No idźmy tam dalej, no przejdźmy to całe, zobaczymy, czy tam coś nas do czegoś to doprowadzi. Tu najgorszy jest ten tunel, on pamiętam, że strasznie długi był. Że się szło i szło, ale można sobie skakać w sumie, to elegancko. Co za chłop, co za człowiek, ty, no nie wytrzymam, nie? Jeszcze jak się cieszył, kurczę, że mu się udało. Ej, kurczę, czekaj, bo jak się śmieję, to mi lecą łzy. Dobra, więc wyszliśmy, czekaj, tędy się wychodzi, tutaj możemy wyjść, czekaj. Wejdźmy do tej świątyni, jeszcze raz je przeszukajmy. Wydaje mi się, że coś pominęliśmy, nie wierzę w to, że my wszystko tu sprawdziliśmy, nie? Tylko to jakie ułamki? To jest otwarty świat normalny. No tak, ale czekaj, tutaj trzeba sprawdźmy każdą stronę, przeszliśmy stąd, czyli tą stronę mamy zbadaną. Sprawdźmy na prawo, tu czy coś jest. Olej te stwory, to nie ma sensu się w tym bawić. Dobra, ej, tutaj, tu, czekaj, to z tej strony były te sztandary? Ej, to może coś tak, znaczyć, tak. Uważaj! Spokojnie, ja się znam na robocie. Dobra, tutaj nic nie ma. Ty tam byliśmy na dole, to... Ty też mnie zrzuciłeś, nie? Co? Widzisz to? Zrzuciłeś mnie na dół. No, pognąłeś mnie i tak spadłem, ale na szczęście Olianę się złapałem. Dobra, tutaj nic nie ma, czekaj, zobaczmy jeszcze... A, nie mam elytry założonej, dobra. Tutaj... Wlecę do... A, czekaj, sprawdzę jeszcze... Nie no, skina sprawdzaliśmy. A tu, czekaj, tego piętra nie sprawdzaliśmy w ogóle. No nie. Co to jest w ogóle? Właśnie nie wiem, teraz tak mam zamiar to sprawdzić w ogóle, bo... Nie, To jest ogromne, ale w środku to jest takie, kurde, pustawe. No. Właśnie tak dziwne. Właśnie dziwne, że on to takie pobudował, a... Czekaj, tam na dole coś może? Nie widzę nic. Dobra, wiesz co, mi się wydaje, że tam na książce było napisane, że wszystko jest w świątyni. Czyli raczej nie będziemy musieli tego szukać z zewnątrz, tylko raczej w środku. Więc ja wchodzę do środka i sprawdzę. Czekaj, ja wleciałem teraz od innej strony. Tu. Jeszcze tam może zobaczyć, czekaj, czy to się czymś różni, to się niczym nie różni w sumie, tym, że tutaj, tam są tylko sztandary. Ej, ciekawe, czemu z jednej strony są, Ej, co ty, co? Mam coś. Co masz? To parek to jest ukryte. O kurcze! Ja nie wiem, co to jest w ogóle. O kurcze, ej, dobra, faktycznie, czekaj, masz coś ciekawego, to było za tym ukryte. Ja widziałem, oj! Że będzie tam... Oj. Dobra, zobaczmy, co jest w skrzynkach, dobra, mamy... Są diaksy, stary. Biorę diaksy. A co? Kryształ wymiaru! Patrz! Ej, no widzę, no. Ej, biorę co? To. Dwa kryształy wymiaru. Są tam? Cztery kryształy wymiaru. Potrzebujemy ich 16, stary, mamy 1/4. To już tak jakby... To już jesteśmy mega do przodu, biorę diaksy. Chcesz diamentowy miecz? Możesz sobie przytulić diamentowy miecz.
Jak też? Jak się cieszy? Diamentowy miecz. Niesamowite. Dobra, no nie, no mamy cztery, ale wiemy, stary, czego mamy szukać. Patrz, tak to wygląda. Ale to są te kryształy. Dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie to wygląda, ale czekaj, sprawdźmy, chcemy to sprawdzić, że to zasila to w ogóle? Czy nie? Dawaj. Ej, bo możemy stracić te kryształy, jak to klikniemy, nie? No chyba, że poczekamy na wszystkie. No, możemy poczekać, no nie wiem właśnie, nie wiem, czy to jest... Ej, dobra, ej, one jakieś agresywniejsze stały, jak te kryształy zabraliśmy. Ej, dobra, tu jest... niebezpiecznie. Ile ich tu jest? Nie wiem, ale one chyba się jakoś bardziej agresywne stały, jak zdobyliśmy te kryształy, zauważyłeś? Dobra. Tak dużo naraz. Dobra, bardzo ważna decyzja. Próbujemy, czy nie próbujemy? Decyzja, prawda, głowy palionowa. A można to wyjąć, czy nie można? Nie, nie można chyba tego wyjąć, no nie wiem, szczerze. To nie wiem, szczerze, ja bym wolał wszystkie naraz chyba. A, no dobra, no to jak w takim razie wyjąć, możemy, wiesz co, możemy, ile mamy? Cztery mamy, to mamy równo cztery dookoła, możemy spróbować po jednym. To i tak się nic nie aktywuje, nie? Co, dajemy? Kurczę, spróbujmy. Dawaj. Dobra, no to ja dawaj. Daję jeden tu. Dobra, ja daję tu. Okej, okay, zadziałało. Zadziałało. Dziwny dźwięk. Czekaj, dam tutaj. Dobra, i dam tu. Ale dziwny. Dobra, dźwięk. I mamy we wszystkich po jednej czwartej, stary. Potrzebujemy, tak jak mówię, jeszcze 12. Czyli skąd mamy... z tego tyle wziąć? Stary, ale to jest... No właśnie, wydaje mi się, że będą... Ale teraz... O nie, stary, ale my zwaliliśmy! Co? My nie mamy nic, żeby pokazać innym, jak to wygląda! Świetnie! Yeah. Ale dobra, masz to nagranie, masz to nagranie. Ale tak, tak, no to będę... Wszystkim wyślę screena, jak to wygląda, jak to się nazywa. To był kryształ wymiaru, nie? No raczej będziemy musieli coś takiego znaleźć. Dobra, stary, no to co? Jo, nie mogę, tylko teraz pytanie, gdzie tego szukać? Dobra, trzeba będzie pogadać z innymi, może ktoś coś widział, może ktoś coś wie. Wracamy na palionowo. Gadamy się ze wszystkimi.